Dzień dobry. Witamy Państwa serdecznie na webinarium eTwinning. Już powinniście Państwo się przenieść z poczekalni do docelowego pokoju webinaryjnego. Witam Państwa jeszcze raz. Ja nazywam się Jolanta Gradowska, jestem przedstawicielką Krajowego Biura eTwinning z siedzibą przy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Dzisiaj rozpoczynamy kolejną serię, nową serię webinariów eTwinning na miesiące wrzesień, październik, listopad, grudzień. Ta seria będzie nazywała się Kształcenie zawodowe i eTwinning i właśnie taką serią i tym tytułem dzisiaj rozpoczniemy z Państwem pierwsze spotkanie z tej serii. Proszę o informację na czacie, czy wszyscy Państwo już przenieśli się z poczekalni do bezpośredniego naszego pokoju. Czat Państwo mają tutaj, po mojej prawej stronie na dole. Widzę, że Państwo reagują super, świetnie, cieszę się niezmiernie, że mnie słychać. Tą serią chcemy zachęcić nauczycieli ze szkół zawodowych, techników, ze szkół branżowych do wzięcia udziału w naszym programie, do zaangażowania się w działania online, takie jak projekty eTwinning, ale nie tylko. Chcemy też Państwu pokazać, w jaki sposób mogą Państwo się rozwijać zawodowo razem z naszym programem oraz z jakich narzędzi i materiałów i szkoleń mogą Państwo bezpłatnie korzystać w ramach realizacji projektów eTwinning, ale również w ramach uczestnictwa w programie eTwinning, bo takie uczestnictwo Państwa jak najbardziej uprawnia do tego, aby brać udział w różnych formach doskonalenia zawodowego oferowanych przez Krajowe Biuro. Ja zachęcam Państwa serdecznie, żeby poza informacją, że nas słychać, przedstawić się nam na czacie, o co chodzi. Zależy nam, aby Państwo napisali, z jakiej szkoły Państwo są, czyli czy to jest szkoła zawodowa, czy technikum, czy może szkoła branżowa, czy może jaki przedmiot zawodowy jest Państwa przedmiotem przewodnim, jakiego przedmiotu Państwo uczą. Z miłą chęcią tutaj nasi prelegenci będą podglądać czat i odczytywać sobie te wiadomości, więc w międzyczasie, kiedy ja będę Państwu przekazywać informacje techniczno-organizacyjne, bardzo proszę dzielić się z nami takimi informacjami, czy to jest właśnie szkoła zawodowa, technikum, branżowa i jakiego przedmiotu Państwo uczą w swojej placówce. Ja będę z Państwem przez cały czas trwania spotkania w tle, bo za chwilę zniknę z wideo i wyłączę również mój mikrofon, ale będę z Państwem przez cały czas i na sam koniec powrócę znowu z wideo i z mikrofonem, aby podsumować spotkanie. Mogą Państwo ze mną kontaktować się poprzez czat. Mogą Państwo korzystać z czata ogólnego, który teraz właśnie Państwo widzą, który nam tutaj nam się przewija. Państwo już piszą wszystkie informacje. Dziękuję serdecznie za te informacje. Ale mogą Państwo również bezpośrednio skontaktować się ze mną, klikając na moje imię i nazwisko na liście uczestników i wybierając opcję Start Private Chat. Wtedy będę mogła Państwu bezpośrednio pomóc w problemie technicznym. Mam nadzieję, że oczywiście tych problemów dzisiaj unikniemy i nic nie pojawi się ani nie przerwie nam połączenia. Ale jeśli by coś takiego się zdarzyło lub też mieliby Państwo problem z odbiorem, to proszę o informację poprzez prywatny czat. Najlepiej skontaktować się ze mną, wtedy będę mogła zasugerować, co ewentualnie można zmodyfikować lub zmienić na swoim komputerze, czy też na przykład zmienić przeglądarkę, aby odbiór był dla Państwa odpowiedni. Widzę tutaj, Państwo dzielą się niesamowicie szybko, tam te informacje znikają. Ja tak kątem oka tylko zerkam, mam nadzieję, że nasi prelegenci czytają to wszystko. Czas naszego spotkania to 60 minut. Planujemy je zakończyć okolice godziny 19, więc bardzo prosiłabym, aby zostać z nami do końca, ponieważ na sam koniec będę dzieliła się z Państwem informacjami, gdzie udostępnimy nagranie z dzisiejszego spotkania oraz gdzie również będzie dostępna prezentacja w wersji PDF do pobrania po spotkaniu. Przekażę Państwu na sam koniec, po powrocie tutaj moim z wideo i z kamerą, linki do miejsc, gdzie mogą Państwo sobie później przejrzeć i pobrać te rzeczy. Wszystkie spotkania organizowane w ramach serii Kształcenie Zawodowe będą nagrywane, więc jeśli Państwo nie będą mogli wziąć udziału w którymś z webinariów realizowanych co miesiąc, będzie można wrócić do nagrania, będzie można obejrzeć je w terminie późniejszym. Oczywiście wystawiamy również Państwu certyfikaty uczestnictwa. Taki certyfikat jest wystawiany, tu ważna informacja, na podstawie ankiety powebinaryjnej. Natomiast link do takiej ankiety udostępnimy Państwu również pod koniec webinarium, czyli po moim powrocie, po wystąpieniu naszych gości przekażę Państwu taki link do ankiety i będzie prośba o to, aby Państwo go uzupełnili. W ankiecie oczywiście prosimy Państwa o imię i nazwisko, które powinno widnieć na certyfikacie oraz o adres mailowy, na który prześlemy do 14 dni od wydarzenia taki gotowy certyfikat dla Państwa. To tyle z mojej strony, jeśli chodzi o stronę techniczno-organizacyjną.
Państwo już pewnie wiedzą, kto jest naszym dzisiejszym gościem, ale ja pozwolę sobie jeszcze pokrótce przedstawić naszych gości. Zaraz pojawią się nam tutaj i z wideo, i z kamerą. Pani Ludmiła Mieszykowa-Desus, nauczyciel przedmiotów spedycyjnych w Zespole Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie. Pani Ludmiła. Wspólnie z panem Krzysztofem zwyciężyli w konkursie eTwinning 2019 w ramach kategorii Przedsiębiorczość eTwinning. Zaprezentowali swój projekt, który był realizowany poprzez platformę eTwinning Live wspólnie z krajami partnerskimi, ale o tym już wspomną za chwilę na swojej prezentacji, jakie to były kraje. Więc pani Ludmiła wspólnie z panem Krzysztofem są naszymi dzisiejszymi gośćmi. Pan Krzysztof również uczy w szkole. W zespole szkół, przepraszam, w zespole szkół numer 10. Jest nauczycielem z ponad 20-letnim stażem. Przedmioty, które wykłada, to historia WOS, technologia informacyjna, informatyka oraz przedmioty informatyczne zawodowe. Zgrana para, tyle mogę powiedzieć. Poznałam Państwa podczas gali i w trakcie przygotowywania tego webinarium, więc mam nadzieję, że to spotkanie z dzisiejszymi naszymi gośćmi będzie dla Państwa interesujące, emocjonujące i Dzień dobry. Witamy wszystkich. Tak jak już pani Jolanta powiedziała, nazywam się Ludmiła Mieszykowa-Desus. Może tylko tak powiem, że urodziłam się na Białorusi w takiej polsko-rosyjskiej rodzinie. Ponad 20 lat jestem w Polsce, więc jeżeli będę robiła tu błędy gramatyczne, proszę wybaczyć. Jestem nauczycielem przedmiotów spedycyjnych w Warszawie w Zespole Szkół nr 10. Przez ponad 10 lat pracowałam w branży TSL, firmy spedycyjnej, spedycyjno-transportową, zaczynając od takiego pomocnika spedytora, już kończąc z kierownikiem. No, zawód swój zmieniłam, ponieważ mam właśnie pisałam, że osobiście prywatnie mam trójkę dzieci, potrzebowałam więcej wolnego czasu. Interesuję się współpracą międzynarodową między szkołami i promuję nauczanie przez doświadczenie. Nauczanie praktyczne, żeby jak najlepiej przygotować naszych uczniów do zawodu. Tak już pani Jolanta mówiła, jesteśmy zwycięzcami konkursu. I przejdę, że moje motto, że w życiu nie ma błędów, są tylko lekcje. Nie istnieje coś takiego jak złe doświadczenie, jest tylko okazja, żeby się rozwijać, uczyć i czynić postępy na drodze samodoskonalenia. Powiem tak, że nie boję się podejmować różnych wyzwań. Wiem, że czasami można spaść, ale nie liczę to, że to jest jakaś porażka, jeżeli coś się uda. Jak na przykład dzisiejsze webinarium, to jest pierwsze takie webinarium w moim życiu, żeby prowadziło i przez internet online, i nikogo nie widząc, mówiąc praktycznie sama do siebie. Więc to jest nowe doświadczenie. To pewnie wszystko ode mnie. O mnie przekazuję dla Krzysztofa. Krzysztof? Tak, Krzysztof Wszelaki. Ja skończyłem historię w Lublinie. Pracowałem w tym zawodzie nauczyciela historii przez kilka lat. Tak, z 10. W różnych szkołach. Zaczynałem w techniku, znaczy zacząłem w liceum państwowych, później były szkoły prywatne. Tak jest z językiem wykładowym angielskim. Później było państwowe gimnazjum. No i tutaj trafiłem do technikum, jak mnie tam zredukowali, bo było za dużo nauczycieli, a za mało uczniów. No i tutaj w tym technikum jestem już 10 lat. W międzyczasie byłem przez 5 lat w firmie prywatnej. No i tutaj sporo się nauczyłem. W tym eTwinning to no, jesteśmy tutaj od 2 lat. Napisaliśmy ten jeden projekt, właśnie ten jeden, który wygrał. No i to angielski mój jest średni, także umiem się porozumieć, no ale tam z gramatyką to bywa różnie. To w sumie tyle o sobie. Teraz przedstawimy Państwu nasz projekt, ten, który zrobiliśmy razem. No tak, tutaj widzą Państwo ten projekt. To jest projekt, to jest takie strona projektu.
strony projektu. To wygląda w ten sposób, że to jest strona główna, gdzie jest tutaj napisane jego, o czym on tak jest, pokrótce jego tytuł, a tutaj mamy pages, czyli już takie strony gotowe, zrobione. I to tutaj każdy z Państwa, kto będzie robił projekty, to będzie coś takiego musiał zrobić. Myśmy to zrobili w ten sposób, że najpierw to zrobiliśmy przedstawienie szkół. To konsultowaliśmy z tym naszym partnerem z Rumunii, bo myśmy sami nie za bardzo wiedzieli, jak takie projekty wyglądają. Takie czy inne widzieliśmy, no ale ten powiedział, że tak trzeba zrobić. No i to jest nasza szkoła. Napisaliśmy historię tej szkoły. I tutaj mamy jakieś zdjęcia z tej szkoły. To są głównie zdjęcia uczniów z różnych wyjazdów zagranicznych. Mamy tutaj koleżankę Anię Polewczyk, która się tym zajmuje. No i ona bardzo dużo tego organizuje. I tutaj widzimy, jak to wygląda. Tutaj również jest taki nasz wyjazd, jedyny nauczycielski, znaczy później był drugi, do Malagi. Tutaj jest druga strona, to była prezentacja tej szkoły, no i później nasz pomysł tej szkoły z Rumunii. To jest jakaś taka szkoła, która powstała w takim byłym rolniczym regionie, który się przekwalifikowuje, no i taka szkoła, która jakby zaczyna się rozwijać. Myśmy to pomyśleli w ten sposób, że najpierw będzie spotkanie, pierwsze spotkanie, na którym takie spotkanie międzynarodowe, na którym będzie szkoły się poznają, uczniowie, nauczyciele się przedstawią. No i tutaj koleżanka Ludmiła, która wymyśliła cały ten projekt, powie, jak on będzie wyglądał. No i tak to wygląda. Tutaj mamy jakieś zdjęcia z tego spotkania, jak tutaj Państwo widzą. I jest na samym końcu nagrane całe to spotkanie. Na YouTubie można sobie obejrzeć, gdyby ktoś był ciekawy. Później spedytorzy robili to, co mieli zrobić. Aha, tutaj jeszcze transport i no to była taka jakaś taka stronka, którą tutaj wymyśliliśmy, żeby pokazać, jakie jest znaczenie transportu w ogóle. Bo strona była przedstawiona, pomyślana dla tych ludzi, którzy słabo znają się na tym transporcie, tak sądziliśmy. I dobrze byłoby pokazać coś takiego. Później jest efekt pracy tych spedytorów. Cały pomysł był taki, że spedytorzy mają się zamienić w jakieś firmy spedytorskie i one mają opracować to, w jaki sposób będzie wyeksportować towary poza Unię Europejską. Każda grupa miała swoje, rumuńska grupa miała swoje kraje, myśmy mieli swoje kraje. No i później efekt tego wszystkiego będzie przedstawiony tutaj, a grupa informatyczna przy okazji zrobi jeszcze stronę internetową. Tutaj jest taka strona internetowa. No i tutaj mamy to, co tutaj oni zrobili. Tak to wygląda. No to są bardziej chyba tej strony rumuńskiej. Tak to mniej więcej wygląda. Ta strona, którą zrobili informatycy, no to będzie wyglądała troszkę. To było po prostu przeniesienie tego, co było, ale tutaj troszeczkę ubogacone. Tutaj Astro Visitation. No po skończeniu tego projektu miała być wizyta w firmie już takiej prawdziwej, która się zajmuje tą spedycją. No i ci fachowcy mieli ocenić, jak to wszystko wyjdzie. Tutaj mamy Rosja, a informatycy mieli zrobić później stronę internetową. No i tutaj mamy tą stronę internetową, już taką troszeczkę bogatszą, wzbogaconą o zdjęcia, o te różne dokumenty i o linki, stąd to wziąć i tak dalej. Taką troszeczkę rozszerzoną w stosunku do tego, co tutaj było. Oraz tutaj jest do tych innych krajów.
I jeszcze będzie jedna podstrona dotycząca Ukrainy. I w tej Ukrainie, no to jakiś jest specyficzny kraj, gdzie jakoś wszystko inaczej niż w tych innych krajach. I tutaj na końcu ta strona o transporcie, żeby to zaprezentować. Tutaj zrezygnowaliśmy z tego, żeby przedstawiać szkołę, bo to miała być taka strona, no taka już taka jakby bardziej profesjonalna, tylko dla zainteresowanych. Jedynie zrobiliśmy tutaj, żeby było wiadomo, że to jest jakiś projekt, o co pochodzi. Na czym ten projekt miał polegać. No to, jeżeli chodzi o tę naszą stronę, jak ona wyglądała, to jest mniej więcej wszystko. Tak wygląda mniej więcej ten projekt. No i tutaj każdy będzie musiał, no jeszcze oprócz tego, trzeba będzie opisać to wszystko, co się robiło. Dobrze, to jeżeli chodzi o omówienie naszego projektu, to będzie wszystko. Teraz chyba koleżanka omówi jakieś takie rzeczy teoretyczne. To w ogóle po co cały ten projekt jest i tak dalej. No tak, jego celem ma być powstanie nowych projektów zawodowych. Proszę. No właśnie, że tak. Dlaczego? No, cel naszego spotkania chcielibyśmy, żeby jak najwięcej nauczycieli ze szkół zawodowych, techników zaangażowało się w projekty z eTwinning. I przechodzimy na co my tutaj będziemy rozpatrywać? Odpowiemy na kilka pytań. Dlaczego warto zaangażować się w projekty? Jak zachęcić uczniów do udziału i jak zrobić dobry projekt w szkole? I mamy nadzieję, że to Państwu właśnie pomoże, żeby zdecydowali się tworzyć projekty razem z eTwinning. Dlaczego warto robić projekty w szkołach zawodowych? Ogólnie, nieważne czy zawodowy, czy zwykłe szkoły, praca z projektami dodaje skrzydeł. To jest dla mnie jak świeże powietrze, jak jakiś nowy pomysł na prowadzenie naprawdę ciekawych lekcji. Projekt nie traktuję jako projekt, że my mamy coś odrębnie, a lekcje są odrębne. Nie. Projekt realizowany na zajęcie i prowadzę zajęcie taką, powiedzmy, metodą projektową. Tak, trochę może do tyłu. Rozumiem, że wiele z Państwa są, nie wiem, na ścieżce zawodowej z pewnością. Również ja jestem na ścieżce zawodowej, właśnie w tym roku zaczynam staż na mianowanie i poszukuję czegoś atrakcyjnego. Musimy zrobić innowacje. Również ten projekt można jak najbardziej wpisać w innowacje. I przedstawię teraz, dlaczego warto te projekty, co nam te projekty dają. Właśnie jak Krzysztof powiedział, trochę teorii. Dane projekty rozwijają wszystkie kompetencje kluczowe. Zgodnie tam z zaleceniem Rady Unii Europejskiej jest ich 8. Porozumiewamy się w języku ojczystym, to jest normalne, że między sobą rozmawiamy. Porozumiewanie się w języku obcym, rozmawiamy z innymi szkołami, piszemy maile, komunikujemy się. Kolejny kompetencje matematyczne. Robiliśmy projekt spedycyjny, gdzie wchodziła kalkulacja kosztów, ile będzie kosztować taki transport eksportu ładunku za granicę. Nie pamiętam, czy ktoś to przypomniał. Zadaniem spedytorów było właśnie zrobić eksport, czyli wywieźć towar z Polski poza granicę Unii na Rosję, Kazachstan, Kirgistan, Ukrainę i Białoruś. Kolejnym to jest kompetencje informatyczne. Rozwijamy ich jak najbardziej. Korzystamy z różnych programów, korzystamy z internetu, korzystamy również w eTwinning Live. Musimy coś tam, powiedzmy, wykreować, coś wprowadzić do projektu i właśnie to są kompetencje informatyczne. Przechodzimy do umiejętności uczenia się. To jest bardzo ważne, ponieważ projekty motywują ucznia, umacniają w nim wiarę w swoje możliwości. Przekazują odpowiedzialność za cały proces uczenia się i uczniowie sami zaczynają wyszukiwać. Projekt
realizuje nie nauczyciel, projekt realizują uczniowie. Nauczyciel po prostu wspomaga. Kompetencje społeczne i obywatelskie. Współpracujemy ze szkołami z różnych państw i przed rozpoczęciem jest bardzo istotne, żeby zapoznać się, z kim mamy do czynienia, jakie mają państwa, kto tam jest przewodniczący, czy jest demokracja, czy w drugim kierunku idą. Więc jaki to naród, jakie obyczaje, jak wyglądają ich spotkania biznesowe, to jest mega istotne. Inicjatywność i przedsiębiorczość. Już dosłownie po pierwszych jednej, dwóch lekcjach Państwo zobaczycie, że jedni z uczniów wykazują taką, mają sylwetkę przedsiębiorczą, że biorą się, że robią, innym trzeba pomóc to rozwinąć. I bardzo ważne, właśnie na samym końcu robimy projekt zawodowy. Nie zapominać, że kultura, pieśnie, nie wiem, malowanie, cokolwiek, czym każdy naród żyje, to jest również bardzo istotne. I właśnie w naszym projekcie zrealizowaliśmy tym, że na koniec naszego projektu partner z Rumunii zaproponował, a może zaśpiewajmy, jest Boże Narodzenie, jest piękne święte, więc oni zaśpiewali pieśni ludowe. Z naszej strony była piosenka i granie na kubeczkach, akurat w szkole było przygotowanie do, mamy taki konkurs kultury anglojęzycznej i było przygotowanie, więc kilka uczniów potrafiło grać tam na kubeczkach do jakiejś piosenki. Więc warto skorzystać. Bierzemy nie tylko naszą klasę, bierzemy innych uczniów ze szkoły, kto jaki ma. Oj, kto jaki ma, zabrakło mi tego słowa, kto czym się interesuje i ma jakieś. O, Talent. zapomniałam. Talenty. Dziękuję Talent. bardzo, Krzysztofie. Właśnie czekałam na Talent. Twoją podpowiedź. Dobrze. Mikrofon. Oprócz kompetencji. Mówiłam, że czasami języka polskiego mi brakuje. Oprócz kompetencji kluczowych, kolejnym bardzo istotnym momentem jest właśnie rozwój kompetencji zawodowych. Komunikacja jest w języku obcym zawodowym. Współpraca z uczniami z innych szkół o profilu zawodowym. Zatem dzielimy się swoim doświadczeniem. Zdobywamy doświadczenie w swoim zawodzie, w zależności od projektu. Albo piszemy pismo, składamy oferty, rozmawiamy z różnymi urzędami, więc wiele, wiele kompetencji zostają rozwiniętych. I co jest bardzo istotne, teraz właśnie do podstawy programowej jest wpisane, znaczy teraz i również wcześniej również było z pewnością kompetencje miękkie. Czyli uczniowie powinny mieć empatię, powinni umieć słuchać, aktywne słuchanie, powinny mieć asertywność i bardzo ważne, mieć poczucie humoru. Zatrudniając się do pracy, pracodawcy już oczekują, że przyjdą uczniowie, którzy będą bardzo ładnie komunikować się, bardzo ładnie słuchać, wykazywać się jakimiś pomysłami, gdzie to wziąć. I właśnie projekty również pomagają nam rozwinać takie kompetencje. Więc tak, doszliśmy do momentu, że powiedzmy ogólnie rzecz biorąc, warto robić projekty, żeby rozwijać te kompetencje, pomagając sobie dla pracy w szkole. Na podstawie tych właśnie projektów można jak najbardziej napisać innowacyjność, powiedzmy to, co jest bardzo teraz ważne w rozwoju tych ścieżek zawodowych. I właśnie kolejne pytanie jest dla Was. Największa bariera w rozpoczęciu projektu. Czy już robicie, czy może nie robicie projekt? Za chwilę właśnie podzielę się ekranem. Tak. I chciałbym, żeby Państwo włączyliście się do nas i pokazali się, czy macie jakieś obawy, a może nie macie tych obaw. Żeby razem zobaczyliśmy, z czym tutaj przychodzimy. Prosiłabym zalogować się na www.menti.com, wpisać kod i napisać. Tam jest do 8 słów można napisać, czy Państwo macie jakieś obawy. Albo na odwrót, tych obaw nie ma. Aha, dobrze, pani Jolanta właśnie wpisała tą stronę. Bardzo dziękuję. Dobrze, więc czekamy. Zapraszamy się do podzielenia i za chwilę przeanalizujemy. Brak znalezienia odpowiedzi.
A odpowiedzi? Na co? A odpowiedź na co? Ciekawe na co? Na znalezienie partnera. Trochę będziemy o tym mówić później. Na Właśnie, temat, o pomyśle partnerzy. też będziemy mówić, jak pomysł znaleźć. Na sam koniec. Tematyka. Obawy językowe. O Krzysztof, języku powiedział, że też obawy będziemy językowe mówić. musimy omawiać. Brak Tak. doświadczenia. No. Tematyka, Nikt nie ma partnery. doświadczenia na początku. Właśnie. Trudno z partnerem. Brak aktywności uczniów. To będziemy to szczegółowo omawiać. Brak chętnych uczniów. Znaleźć odpowiedni temat. Problemy ze Też zdrowiem, będziemy konflikt. szczegółowo omawiać, jak to jest z tymi chętnymi uczniami. Strach przed papierami? Tutaj praktycznie nie ma papierów. Tak, właśnie ten jest projekt bardzo fajny, że to jest No. minimum jakichkolwiek formalności. Nie zabiera tyle czasu co Erasmus Plus. Jest bardzo fajne, oczywiście te wyjazdy rozwijają uczniów, aczkolwiek jeżeli ktoś A. nie ma czasu i chce utrakcyjnić zajęcia, to jak najbardziej te projekty są wskazane. Szkoły o tym samym Szkoła o tym profilu. samym profilu, Niełatwo znaleźć. no to jest, trudno jest znaleźć. Trudno jest znaleźć. Chyba, że jakiś popularny. Chyba, że popularny. My ten z kredytorski to mieliśmy problemy. Problemy, znaleźć odpowiednie uczniowie niechętny, brak doświadczenia. Powiem szczerze, właśnie czytając to wszystko, te same obawy mieliśmy z Krzysztofem. Brak doświadczenia, uczniowie nie wiedzieliśmy, jak na to zareagują, czy były chętne na początku. Za chwilę właśnie będziemy o tym mówić. Słaba znajomość, akurat znam język, znam Motywacja język uczniów angielski to dosyć dobrze, będziemy ale mówić mam dosyć pytanie odnośnie uczniów. szczegółowo. Dobra. Motywacja, czyli widzimy, że partnerzy, brak doświadczenia, motywacja uczniów, to co najczęściej się spotyka, O strach, czasie też czas. powiemy, o czasie też powiemy. Czasu trochę trzeba poświęcić. Czasu. Krzysztof, nie da dogadać, no. I właśnie jesteśmy takie zgrane. Dobrze, więc właśnie postaramy się odpowiedzieć i myślę, że ta prezentacja na wiele pytań Państwa da odpowiedź, ponieważ podobne my mieliśmy to samo, że ani doświadczenie, ani pomysłu, w jaki sposób to w ogóle ogarnąć to wszystko. I powiemy, dlaczego w ogóle wzięliśmy i zaczęliśmy ten robić projekt, bo nie było to z dobrej chęci, że chcieliśmy tak od razu. Dobrze, partnery, brak szkoły partnerskiej, problem z pomysłem. Dobrze, czyli ogólnie właśnie bardzo dziękuję odpowiedź i powiem szczerze, mnie bardzo to umocniło, że rzeczywiście prezentacja praktyczna została przygotowana pod Państwa spostrzeżenie, pod Państwa obawy. Postaramy się to wszystko rozwinąć. Dobrze, to teraz już wyłączamy się. Przechodzę do naszej prezentacji dalej. Documents. Tak, ładuje się. Bardzo wszystkim Państwu dziękujemy za te odpowiedzi. I przechodzimy do kolejnego już slajdu, Szkoła który uczniowie. próbujemy rozwinąć. I teraz już właśnie Krzysztof zacznie mówić. Tak, szkoła uczniowie. No to. Krzysztof, zapraszam, ale my Ciebie nie widzimy, A, nie Krzysztof. widzicie mnie? Dobra, już się włączam. Dobra, szkoła uczniowie. No to tutaj powiemy sobie troszkę o naszej szkole i o tym, w jaki sposób my zrobiliśmy ten projekt. Jak to się stało? No, nasza szkoła, tutaj widzieliście Państwo jej historię. Wrócę jeszcze raz do tego. Tutaj mamy ta nasza Twin Space. No to jest ta nasza szkoła.
Zespół Szkół na 10 miast Staszica. No i to nie jest jakaś taka specjalnie renomowana szkoła na tle warszawskiej. Ona jest taka dosyć mocno przeciętna, jeżeli chodzi o wyniki nauczania. To jest coś takiego, że my to mieścimy się zwykle na takich końcowych stronach tego rankingu perspektyw. My nie mamy jakichś specjalnie wielkich wyników, jeżeli chodzi o zdawalność matur i tak dalej. No teraz owszem, nieco się poprawiło, ale to nie było naprawdę dużo. Zresztą każdy sobie może sprawdzić, jak to było. Podobnie było też z egzaminami zawodowymi. Teraz ostatnio zdają nam dobrze. I kto wie, czy nie jest to związane z tymi projektami, bo może nie jest, może jest, pewnie i trochę tego, trochę tego. Jeżeli chodzi o ten sam, ci uczniowie, którzy Państwo widzą, no to są uczniowie tutaj, pokazuję ich. Część z nich są spedytorzy właśnie. No i te klasy spedytorskie, mówiąc szczerze, to są takie klasy, które jeżeli chodzi o naukę, to wypadają najsłabiej, o naukę i zachowanie. Tam średnia tutaj jest ta granicy. Zwykle jest pod trójką, dwa z czymś, średnia roczna, a czasem jest troszeczkę wyżej, no ale to rzadko. I też najgorsze zachowanie, czyli najwięcej nieodpowiednich i nagannych, no to właśnie jest na profilu spedytorskim. No i ta właśnie ci chłopcy z tego profilu spedytorskiego, którzy mieli, takie mają wyniki w nauce i takie mają. Tacy są grzeczni i tego, to oni to zrobili, ten projekt cały. A jak myśmy w ogóle, jak się stało, że myśmy zrobili jakiś ten projekt? No stało się to w ten sposób, że tutaj koleżanka Ania, którą Państwo widzą, zrobiła sobie jakiś taki projekt, no i nas zaprosiła. To był pierwszy projekt, że nauczyciele wyjeżdżali, wjechaliśmy do Malagi, no i ale nie ma nic darmo, musieliśmy zrobić. W zamian za to, że pojechaliśmy na ten projekt, to musieliśmy zrobić jakieś projekty europejskie. No i ktoś, chyba też Ania, wpadła na pomysł, że to mają być wszystko ze twinning zrobione. No to robiliśmy ze twinning. No i później każdy miał zrobić jeden projekt, swój projekt, ale dyrekcja powiedziała nam pełna obaw, jak to wszystko wyjdzie, żebyśmy robili w kilkoro. No i ja tam miałem swój projekt wymyślony o tym, jak fajnym programem jest Excel. Już miałem angażować do tego uczniów, ale koleżanka Ludmiła powiedziała, żeby ten projekt, no to zrobiliśmy go sobie razem. No i tak to wyszło. Nie był to żaden nasz jakiś akces, bo chcieliśmy, tylko to było z przymusu. No to teraz koleżanka. Jak zaangażować uczniów, No, to spedytorzy? ja już się podłączam. Tak, właśnie, jak zaangażować tych uczniów? Właśnie jak Krzysztof potwierdził, skrytykował moich najlepszych chłopaków, którzy no rzeczywiście nie są zbyt chętni do nauki i tak wyniki różne są. Aczkolwiek bardzo lubię z nimi pracować, ponieważ oni są bardzo otwartymi i powiem tak. Dla mnie to jest, przedstawiłem tak, wiecie co, mamy zrobić projekt. I projekt to jest tak, zrobimy realny świat, przetestujecie siebie. To już była klasa czwarta, czyli podstawy teoretyczne już mieli opanowane. Już wiedzieli, jak wypełnić CMR-kę, jak obliczyć czas kierowcy i różne rzeczy potrzebne do egzaminu zawodowego. Więc powiedziałam, że macie szansę, żeby siebie naprawdę sprawdzić w realnym świecie. Drugie, że ja jestem tylko takim kierownikiem, mentorem, daję polecenie i powiedzmy, umywam ręce, resztę robicie sobie sami. I w tym momencie, powiedzmy, później powiem, jakie to polecenie było. Kolejnym bardzo istotnym momentem jest podział na grupy. Podział na grupy ważne, żeby nie był, że koledzy, koleżanki sobie się dobrali i siedzą razem, bo taka grupa nie będzie do końca pracować. Być może będzie, aczkolwiek inne grupy dużo słabiej wypadną. W pracy, podkreślam, w pracy nie ma takiego, że nasz szef powiedział, no chcesz koleżanką, rób projekt. Nie. Szef powiedział, ty robicie projekt. Więc warto zrobić, na przykład chcemy utworzyć 5 grup, najprostsza taka zasada, liczymy od 1 do 5, każdy się odliczył, pierwsze grupy razem, drugie numerki razem, trzecie razy i tak dalej. I tym samym utworzyłem, naprawdę akurat utworzyłem tam 3 grupy, 3 departamenty całkowicie różnych osób.
I nie powiem szczerze, że byli oni bardzo zadowoleni. Tylko kiedy przedstawiłem, że i to właśnie realne wasze miejsce pracy, wyszliście ze strefy komfortu, czujecie się niekomfortowe, nie gadaliście z tymi ludźmi, znacie się, że uczycie się razem, a macie się dogadać i macie tworzyć jakieś działania. Więc naprawdę już poczuli się bardzo takie poważnie podeszli do tego. Czwartym punktem, od tego momentu powiedziałam, że przestajecie być uczniami, jesteście specjalistami. I od tego momentu, czasami żartobliwe, ale zawsze mówimy tak, specjaliści klasa 3S, tam robimy to i to. Nawet na zwykłych lekcjach nieprojektowych już dla mnie byli specjalistami. Przez parę miesięcy pracowali jako specjaliści. Powiem szczerze, że wyprostowali się i taki bardzo poważnie się poczuli. Kolejnym punktem, co zachęcę, to są odznaki. Powiem szczerze, że wtedy robiąc projekt nawet nie widziałam, że jakieś są odznaki. Po prostu robiliśmy projekt, bo trzeba było. I później się okazało, że o, a możemy się ubiegać o odznaki, możemy dostać jakąś krajową odznakę jakości, europejską odznakę, jest jakiś konkurs i zaczęliśmy naszą przygodę. Okej, skończyliśmy projekt, a może spróbujemy, może jest wartościowy. Spróbowaliśmy, no i wyszło, że naprawdę wyszło bardzo fajnie. Ostatnim takim bardzo ważnym, motywacyjnym punktem powiedziałam, że ludzie, zobaczcie, to jest projekt, po pierwsze jest zawodowy, jest międzynarodowy, i to jest istotne wpisać jego do CV. Każdy pracodawca, kiedy ogląda, zresztą siebie pamiętam, kiedy przyjmowałam młodych pracowników, to patrzyłam, okej, skończyłeś tą logistykę, skończyłeś technikum, nie wiem, spedytora, ale co robiłeś jeszcze? Czy tylko siedziałeś, uczyłeś się tej teorii, czy jeszcze coś od siebie dałeś? I powiem szczerze, ten punkt bardzo, i to bardzo ich zachęcił, i jeszcze się pytali, czy to jest, będzie takie, rzeczywiście pracodawca to oceni. Powiedziałam, z pewnością. Byłam sama pracodawcą, więc na pewno to oceni się punkty, jakie zdobędziesz na tej rozmowie kwalifikacyjnej. No i oczywiście jesteśmy w szkole, więc warto powiedzieć, te osoby, które będą bardziej zaangażowane, bardziej aktywne, dostają szóstki. Kto powiedzmy tam mniej zaangażowany, to dostają piątki. I powiem tak, angażowałam całą klasę, pracowałam z całą klasą. Nie było to łatwe. Czasami żałowałam, że cała klasa tutaj poszła, aczkolwiek dzisiejszym dniem zaczynam kolejny projekt i dalej będzie cała klasa. Więc teraz o mnie już wszystko odnośnie zaangażowania. Później jeszcze powiem bardziej o projekcie szczegółowo. I oddaję głos dla Krzysztofa. Angażować uczniów, Krzysztof? jak zaangażować uczniów informatycy. No, ja tutaj, bo to jest tak, jak zakładacie projekt, no to nie idzie sobie tak sobie, tylko my z Ludmiłą musieliśmy, no szczerze mówiąc, odgadać ten cały projekt. Jak już cały projekt był ugadany, jak on był już w głowie, jak było wiadomo, czym on się ma skończyć, jak ma trwać, jakie będą etapy, to wtedy dopiero zabiera się uczniów. Nie tak, że sobie wezmę uczniów, a później zobaczymy, co się zrobi. Nie, najpierw trzeba wiedzieć, co się zrobi i do tego się dobiera uczniów. Jak ja zobaczyłem, jakie są zadania grupy informatycznej, no to wiedziałem, że są to zadania, które najlepsza będzie grupa trzech, czterech osób. Do tego widziałem, kiedy ona ma lekcje, wziąłem programy nauczania, które co ma, no i dopasowałem tak, żeby to była taka grupa, która jest akurat się złożyło, że mieliśmy o tej samej godzinie, w ten sam dzień zajęcia, ona z tą swoją klasą, a ja z tą swoją grupą. I to nam bardzo wszystko ułatwiło. Uczniów wziąłem ochotników. Nie zastanawiałem się wcześniej, jak to zrobić, a tak się złożyło szczęśliwie, że akurat zgłosiło mi się tylko trzech. I było bardzo dobrze. Jacy to byli uczniowie? Trzech, może czterech. Jeden był dobry, jeden był taki ambitny, a reszta to byli uczniowie przeciętni, tacy trójkowi, czasem w porywach czwórkowi. Jak się z nimi rozmawiać, żeby ich zaangażować? Ja im po prostu powiedziałem, miałem w głowie projekt, że trzeba będzie zrobić to, że jest projekt europejski do zrobienia, trzeba zrobić to i to. I ich po prostu, myślę, najbardziej musi być coś takie wyzwanie dla nich do zrobienia, zwłaszcza dla tego dobrego ucznia. A reszta tak tego, ale dla tego dobrego, żeby była strona internetowa do zrobienia i on się na to napalił. Dalej, od razu powiedziałem im, że kto bierze udział, to dostają szóstki. Bo tak jest z tymi uczniami, że jeżeli to tylko dla idei, to rzadko który cokolwiek będzie chciał rozmawiać. A znowuż nie ma sensu zmuszać. Te dwa razy wziąłem, tak rozmawiałem, może ty byś przystąpił.
No i akurat, czy to mój pech, czy coś, ale zawsze taki uczeń później mówił, że on ma coś innego do zrobienia. Dlatego ochotnicy. Przede wszystkim, jeszcze jedna rzecz. Rekrutuje się uczniów tak naprawdę nie w momencie, kiedy się ich rekrutuje, ale wcześniej. Wcześniej całą swoją postawę na zajęciach. Oni po prostu muszą wiedzieć, że nauczyciel jest uczciwy w stosunku do nich, że ich nie oszuka, że można mu wierzyć. Bo jeżeli oni mają coś na tego nauczyciela, że on jest jakiś lewy, to sorry, ale oni nie będą z nim współpracowali. Czyli najpierw trzeba sobie dobrze ułożyć stosunki z grupą wcześniej. I wtedy dopiero oni się lepiej zaangażują, bo oni będą nauczyciela wyczuwać, czy on jest, czy nie jest, jaki on jest. To odnośnie rekrutacji. Teraz pierwsza konferencja. Pierwszy raz w ogóle to, co mieliśmy robić, to była konferencja transgraniczna. No i tutaj już omówiłem wcześniej, więc widzę, że mamy nie za dużo czasu, więc nie będę tego powtarzał. Powiem tylko, że wszystko przygotowali informatycy i tutaj jest jedna bardzo ważna rzecz. Jest to taka pierwsza czynność. I do tej pierwszej czynności z tego projektu należy przyłożyć bardzo dużą wagę. Chociażby ona była byle jaka. Bo o co chodzi? Ci uczniowie najczęściej będą się decydować po tej pierwszej wydarzeniu, czy to mi się podoba, czy nie. Wszystko jedno, czy to jest coś ważnego, czy to jest byle co. Chodzi o to, że oni jak gdyby dalej. Trzeba więc zrobić, jakbyśmy mieli konferencję, to trzeba tak było zrobić próbę generalną. I tutaj oni też bardzo się wstydzili. Bardzo takie były różne postawy. Niektórzy po prostu się chowali, inni znowu byli tacy jakby nabuzowani trochę pod narkotykami czy coś takiego, tak nienormalnie nabuzowani, co oni są. Po prostu każdy ma swój sposób pokonywania obaw. I tutaj nauczyciel musi być bardzo stabilny. To nauczyciel nie może się bać. Nawet jak też ma obawy, to musi pokazywać, tak jak dowódca na statku, że nic nie jest w stanie go wzruszyć. Oni, ci młodzi ludzie, idą później za nauczycielem. Nawet jak ktoś najpierw robi po swojemu, to później będą się zachowywać tak, jak się zachowuje nauczyciel. Będą go naśladować pod warunkiem, że nauczyciel nie jest labilny. Musi być nauczyciel stabilny. Musi im pokazać, oni muszą mu wierzyć. To właśnie, i po to jest próba generalna, żeby to wszystko wyszło. Tak, później, jak mówiłem, pracowałem później. I my, informatycy, nic tam nie skupiliśmy na swoich zadaniach, a pracowali z spedytorzy. Proszę bardzo. Dobrze, i teraz ja już przychodzę dla spedytorów. Czyli tak, no, metoda, która została zastosowana w projekcie, to właśnie nazwałam to zmierzenie z realiami pracy spedytora. Podział firmy, czyli moja klasa już nie była klasą, tylko było firmy. Są trzy departamenty, ponieważ dostaliśmy trzy zagadnienia: zorganizować transport towarów z Polski do Rosji. Rosja, Kazachstan, Kirgistan, jedno państwo jakby. Białoruś, jeszcze jedna grupa i Ukraina, trzecia grupa. Podałam im, że mają zrobić ten właściwie transport i na tym moja, powiedzmy, rozmowa się skończyła, moja rola się skończyła. Mogli korzystać z telefonu i z internetu. Mieli na początku bardzo duże oczy, mówią, a co pani robi, a co pani będzie robić? Mówi, nie, nie, nic, ja po prostu obserwuję, kierownik nic nie robi, tylko obserwuję waszą pracę. Więc dobrali się w te trzy departamenty. Na początku tylko tak, no szukamy, co będzie w internecie, sprawdzimy, a później zaczęło się, okej, internetu brakuje, a co rzeczywiście dzieje się na granicach? Zaczęli poszukiwać swoich znajomych, a może jakieś firma transportowa, która tam jedzie, powiedzmy, jeździ przez granicę, podpowie coś, jakie dokumenty? No dokumenty jedno, a reale są też, powiedzmy, mi chodziło o to, że nie tylko ta teoretyczna część, co w książkach napisane, jak prawidłowo przekroczyć granicę. Tylko żeby znali realia takie, że jedziemy na Ukrainę, więc chcesz, nie chcesz, musisz, powiedzmy, no pewnie nie mogę tego w nagraniu mówić, ale jakoś ukłonić się do celników, żeby przejechać dobrze granicę. Dobrze, czyli poszukiwali partnerów biznesowych, próbowali kontaktować się z urzędami, agencjami celnymi, firmami transportowymi,
Wtedy powiem tak, puściłem ich całkowicie na rynek transportowy, rynek logistyczny. Musieli robić wszystko sami. Tylko powiedziałam jedno, będą konfliktowe sytuacje, bo wiem, że nie wszyscy lubią, kiedy im przeszkadza się w pracy. A uczniowie, powiedzmy, to jest taki przeszkadzający czynnik, że nie dają pracować, chcą robić jakiś tam, powiedzmy, dla pracowników, dla specjalistów, to są głupoty. Tylko specjaliści, pamiętajcie o jednym, specjaliści, pracodawcy potrzebują, znaczy chcą od nas, żeby my, nauczyciele, wykształciliśmy dobrych uczniów. Tym samym muszą się podzielić swoim czasem, dołożyć jakby cegiełkę takie do nauki, żeby otrzymać naprawdę dobrych pracowników. Zatem mówiłam zawsze, będzie konfliktowa sytuacja, telefon do mnie, ja odzwonię albo przekazujecie do mnie telefon, ja uspokoję, powiedzmy tam porozmawiam, wytłumaczę, że jestem nauczycielem, inaczej będą z pewnością ze mną rozmawiać. Z czym się tam spotkali? Próba kontaktu z urzędami. Jeden chłopak dostał to właśnie zadanie z urzędem kontaktować się. Raz udało się dodzwonić się, później cisza, nie było szans, żeby ogólnie z nimi się dogadać. Przyłączali jego, odrzucali telefon, więc powiedział takie trochę zrezygnowane, że dostałam kosze. No to jest taka prawda, to jest taka rzeczywistość. I powiem tak, nie tylko polscy. Nasz partner również z tym miał problemy, że nie chcieli z nim rozmawiać. Nie chcieli, nie to, że z nim, nie chcieli z uczniami rozmawiać. Agencje celne, firmy transportowe mieli pisać maile z zapytaniem, pomóżcie nam zrealizować ten projekt, pomóżcie nam rozstrzygnąć, jakieś tam pytania zadawali. Powiem tak, miałam jedną dziewczynę w grupie, która napisała ponad 20 maili. Z tego wiem, bo zawsze, kiedy pisali maile, było, że mój adres mailowy musi stać gdzieś tam w kopii, żeby w razie czego ja włączyłam się do tej rozmowy. Więc powiem szczerze, po 20 mailach ona zrezygnowana przychodzi do mnie, łzy na oczach, mówi, ja pewnie jestem nieszczęśliwa, nikt mnie nie chce słuchać, jestem pewnie do niczego. I załamana również uczniowie inni słyszą, mówi, i mi się nie udało tam dodzwonić, a ze mną tylko dwie osoby porozmawiały i jeszcze coś. Uwierzcie, to jest jedne z najlepszych doświadczeń, które otrzymali uczniowie. Przychodzimy do pracy, zaczynamy naszą pracę, powiedzmy, dostajemy takiego kosza, przysłowie tego, że czasami nawet spedytor, który rozpoczyna nową działalność, nowy jakiś kierunek rozwoju, 2 tygodnie pisze jednego maila, siebie nawet pamiętam, że 2 tygodnie pisałam 0 odpowiedzi, a codziennie pisałam 20-30 maili, 0 odpowiedzi. Po 2 tygodniach udało się pierwszy kontakt i również później jakoś się udało rozwinąć tam to zadanie, które otrzymałam od szefa. Więc powiem szczerze, że dałam im znać, zobaczcie, mało tego, że wy sami robiliście to wszystko, styknęliście się z tymi trudnościami, które ma na co dzień rzeczywiście spedytor. I to jest naprawdę, proszę się nie bać, to jest bardzo dobre doświadczenie. Taka rada. No, ja akurat pracowałam w tej branży, więc zawsze miałam z tyłu, jak już nie mogli dojść do jakiejś odpowiedzi, szukali pytania, no to wtedy telefon, ja mówiłam, ale to robiłam na lekcji. Mówię, mam firmę transportową, dzwonię, rozmawiamy teraz na bieżąco, czyli cisza w klasie, ja rozmawiam, uczniowie słyszą te pytania zadawane, słyszą odpowiedzi, więc dziękujemy tamtym kolegom, powiedzmy, z transportu, że pomogli nam rozwiązać jakieś pytanie. Warto znać jakichś znajomych. I na sam koniec u nas była właśnie weryfikacja osiągnięć firmy spedycyjnej. Nasi uczniowie tam, najlepszych tam 6 albo 7, najbardziej aktywnych, wybrałam, przygotowaliśmy prezentację z dokumentacją, jak przekraczamy dokumenty, żeby pojechać, przedstawić dla naszej firmy, dla naszej, akurat to była moja firma, gdzie pracowałam właśnie ostatnio, przedstawić i pokazać swoje rezultaty. Powiem szczerze, że w moim firmie nie dali zwykłych spedytorów, tylko się zebrali już moje, powiedzmy, menedżerowie, kierownice, żeby zobaczyć w ogóle, co to jest za młodzież, ponieważ bardzo reklamowałam, reklamę robiłam, że bardzo jest fajne. I powiem szczerze, że byli pod dużym wrażeniem tak dobrego przygotowania. Oni stwierdzili, że naprawdę to są wartościowy materiał, który powiedzieli tak, no słuchajcie, dawajcie ich szybciutko do pracy i zaczynamy właściwie, no już gotowy materiał do pracy. I to było dla nas bardzo, bardzo takie miłe usłyszeć i z pewnością uczniowie uwierzyli w swoje siły i byli bardzo zadowoleni, że wzięli udział w tym projekcie. Dobrze, to pewnie powiedzmy ogólne to wszystko o mnie. To przechodzimy do Krzysztofa. Krzysztof? Już jestem, jestem, Krzysztof, jestem. Słyszysz mnie? Tak. No okay, tutaj dobra, już widzę, że nam się praktycznie czas kończy, dlatego przelecimy to wszystko tutaj. Jak Państwo będą ciekawi, to sobie wezmą tę prezentację.
przeczytają tutaj, co ja miałem do powiedzenia, to i tak jest dosyć napisane szczegółowo, jeżeli ktoś będzie zainteresowany. A te tutaj powiemy tylko najważniejsze rzeczy w telegraficznym skrócie. Po pierwsze, myśmy mieli zrobić stronę internetową, mieliśmy zrobić cały PR tego wszystkiego. I tutaj najważniejsza rzecz, jak to było robione i co robią źle szkoły. Co w ogóle źle szkoły kształcą? Szkoły nasze kształcą tak, żeby uczeń pokazywał siebie. Guzik, jakiego siebie? Czegoś takiego nie ma w firmach handlowych. Siebie to może pokazywać licealista z Batorego, jak pójdzie do zagranicznej firmy, zapłacą mu na wstępie 3-4 tysiące, czy ileś tam. To on może siebie pokazywać. A tutaj nasi ludzie, no to jednak będą musieli działać tak, jak mówi szef. I to trzeba im wpoić po prostu. Pracodawcy bardzo sobie coś takiego cenią. Dlatego też nasza strona kierowała się dwoma najważniejszymi przykazaniami. Pierwsze, produkt musi być robiony pod odbiorcę, pod klienta. Przekaz musi być komunikatywny. Czyli założyliśmy sobie, że ten, kto będzie to czytał, to jest laik i pod niego wszystko było robione. Wszystko to znaczy, jak był jakiś artykuł, to musiała być zrobiona bibliografia, bo bibliografia wygląda poważnie, porządnie. Czyli jak był omawiany jakiś dokument, to musiał ten dokument był pokazany, bo to jest właśnie druga pułapka. Ci tacy jacyś ludzie, którzy są specjalistami, oni po prostu bardzo lekceważą taki PR. A oni to, co zrobili, to jest dobrze i po prostu machają na wszystko ręką. A człowiek, który jest właśnie od PR, od prezentacji, musi od nich wydobyć takie rzeczy, żeby to wszystko, jak czyta to laik, żeby to miało sens. Stąd musi być i jakaś bibliografia, i jakieś musi być zdjęcie, i jeszcze jakiś link. I wtedy, jak czyta to jakiś klient, czyli ten, kto będzie czytał tę naszą stronę internetową, to wygląda poważnie. I to jest dobrze. Coś. Krzysztof, a mogłabym ja No. powiedzieć, ponieważ ze względu, że rzeczywiście trochę rozgadaliśmy, a tu ogólnie powiedzieliśmy, to tak, było tam na Menti, że jak poszukujemy partnerów, a może ten czas Okej, przeznaczymy na dobra, partnerów to i ja na już te pomysły. swoje rzeczy mijam i. Czy podsumowanie zrobić właśnie w trakcie To już sesji? zostawiamy, kto będzie ciekawy. To jest w sumie najważniejsze, to co ja powiem. A jeszcze jedno, jeszcze tylko jedno jest rzecz najważniejsza z tego wszystkiego. Z terminami. Nie wierzcie nigdy uczniom, jeżeli chodzi o terminy. W szkole jest robione coś takiego, że uczniowie przynoszą terminy na ostatek i myślą, że to już jest wszystko, a to jest guzik, bzdura, w takim terminie tak być nie może. Musi być kilka, przynajmniej te trzy przedterminy, jak to wszystko zrobić. Bo oni na pierwszy pewnie nie zrobią. Drugi zrobią, ale słabo. I trzeci musi być, że zrobią już poprawione. I to będzie dobrze. I jeszcze musi być jakaś zakładka. To jest właśnie bardzo duży minus szkoły, że szkoła nie zwraca tak uwagi na terminy, a one są w firmach kluczowe. Dobra, to przechodzimy teraz, bo już nie mamy czasu do tego, co Państwa pewnie interesuje. Jeszcze lepiej, bo tam ułożyć sobie z uczniami, każdy jakieś sobie stosunki ułoży, może tak jak my, może jakoś inaczej. I teraz, no, tutaj jest współpraca wewnętrzna. Jak znaleźć partnera? Jak dobrze znać angielski? Ja tylko jedno mogę powiedzieć, jak znaleźć partnera. Ja to w ogóle tego partnera nie szukałem, bo tutaj koleżanka jest, ma wybitne zdolności komunikacyjne i ja po prostu zdałem się na nią. No, jak, no, no i to się okazało, że jest dobrze. Ja tylko dwie mogę rzeczy powiedzieć. Jeżeli nie mogą Państwo znaleźć partnera, no to wystarczy znaleźć sobie doświadczonego twinnera. Doświadczeni twinnerzy, z tego co widziałem, to oni mają taki wianuszek swoich znajomych, no i wystarczy tam zagadać, podpiąć się i jakiś partner się znajdzie. A gdyby chciał ktoś z Państwa się nauczyć dobrze robić takie no to z tego co mówili, bo byliśmy też na jakimś takim międzynarodowym, akurat ja rozmawiałem z takimi zawodowcami, wszyscy mówili, chcesz nauczyć się dobrze robić projekty zawodowe ze szkół zawodowych, porozmawiaj z jakąś taką kobietą z Finlandii. Nie pamiętam, jak ona ma na imię, no ale pewnie jest do znalezienia. Ona ponoć najlepiej uczy robienia projektów ze wszystkich.
I to mówili wszyscy, i starsi, i młodsi, i tak dalej. A teraz może Ludka opowie, jak to się tak naprawdę znajduje tego partnera. Jeszcze dodam właśnie, jak znaleźć tego projektu. Właśnie tu jest dobrze napisane, że forum e-twinning, jak najbardziej, można poszukać do forum. E-twinning organizują spotkania online z nauczycielami i uwaga, jeżeli nie znacie języka angielskiego, to możecie poprosić kogoś z nauczyciela angielskiego, żeby on uczestniczył w tym programie, a wy obok siedzieliśmy. Już miałam taką sytuację, że był nauczyciel zawodowy i nauczyciel języka angielskiego i razem powiedzmy poszukiwali tam albo partnera, albo przedstawiali swój projekt. Tak samo mieliśmy na swoim projekcie, bo z Rumunii osoba nie znała angielskiego, ale był nauczyciel angielskiego. Kolejne co jest. Jest bardzo ważne, że tak, forum spotkania online jest grupa VET Teachers, czyli VET, czyli to jest Vocational Teachers, to jest nauczycieli zawodowych. I tam rzeczywiście można sporo nauczycieli spotkać. Można wrzucić swój pomysł na projekt i poczekać, że może ktoś się odezwie, albo można zobaczyć, jakiś projekt was interesuje. Oni też ogłaszają się i podłączyć się do tej projekt. I właśnie zachęcałam. Jeżeli ani razu nie robiliście, to można pod czyjś projekt się podłączyć, powiedzieć, że chcecie razem to robić i jak najbardziej, jest wszyscy bardzo chętni i wam pomogą przejść te pierwsze kroki. No i właśnie mówię, no w tej grupie jest bardzo ciekawe. Bądź na forum również wysyłałem na przykład nazwy projektów, że poszukujemy partnera albo poszukujemy osób, jakichś tam członków do naszego projektu. Chcemy zrobić jak najwięcej, żeby szkół było zaangażowane. Również można pod gotowy projekt się podpiąć i zrealizować swój pierwszy projekt pod czyimś kierownictwem. A później Ej, kolejny Ludka, bo projekt zostało nam zrealizować. 4 minuty tylko. To moim zdaniem powinniśmy teraz przejść już do końcówki. Cośmy dobrze zrobili, Dobrze. coś źle. Bo tutaj angielskim jeszcze można powiedzieć. Dobrze. To, co ona powiedziała, że z angielskim najlepiej jak jest anglista, to jest raz, a dwa. Mamy koleżankę, która w ogóle nie zna angielskiego, a robi mnóstwo projektów, posługuje się włącznie translatorem Google'a. Też się dogada. Jeżeli chodzi o to, co poszło dobrze, co poszło źle, no to naszym największym błędem no to było to, że myśmy za krótko ze sobą rozmawiali na starcie projektu. To trzeba jednak obgadać bardzo dokładnie, o co będzie. A czym to zawnioskowało, to zaskutkowało? Skutkowało to czymś takim, że ja po prostu kompletnie nie zrozumiałem, na czym będzie polegała praca spedytorów. Ja zrozumiałem, że z niej najważniejsze są jakieś dokumenty. I wszystko, całą pracę późniejszą pod to skroiłem. A co się okazało, że było najważniejsze? Ano to, w jaki sposób ci spedytorzy dochodzili do tych dokumentów. Tylko, że ja kompletnie nie miałem o tym pojęcia. I to w ogóle... I to w ogóle nie zostało przedstawione. To później było tylko w opisie. Czyli po prostu jakby padł cały, w ogóle do niczego zrobiliśmy to przedstawienie tego projektu. Moim zdaniem, skoro nie zostało pokazane 80% tego, co było zrobione. No, ale to jeszcze koty za płoty. Druga rzecz, przed którą chciałem Państwu przestrzec, ten partner zagraniczny. Nam też prawie cały projekt poleciał przez partnera zagranicznego, bośmy się nie dogadali z nim. Na samym końcu, na tydzień przed oddaniem, okazało się, że on zrobił te same kraje, my te same kraje. A miało być różnie. No i co? Bzdura była. Dlaczego tak się stało? Bo myśmy z nim nie rozmawiali w trakcie projektu. Jakie on robi merytorycznie? Owszem, Luka, która ma bardzo duże doświadczenie w tym, jak przy sobie ludzi przytrzymywać i dobrze z nimi utrzymywać tego, mówiła z nim jakieś tak prywatnie i tak dalej. Ja się tak nie za bardzo wtrącałem, ale on nie były poruszane tematy merytoryczne. Nie wiedzieliśmy, w którym to jest. I to był nasz kolejny błąd. Nam się udało to później zrobić, ominąć tę rafę, ale nie jeden projekt ponoć upada przez to, że po prostu ktoś nie zauważy w porę, że partner zagraniczny po prostu nic nie robi, olewa. I to wtedy trzeba albo takiego partnera zmotywować, albo znaleźć innego, ale przecież mi trzeba wiedzieć, trzeba się kontaktować no, o merytorycznych rzeczach. No i to jest ten drugi nasz błąd. Dobrze. I może tak, już zostało. Ale jeszcze jeden, co było, a chwila, jeszcze jeden, to jest bardzo ważne. Co było naszym wielkim sukcesem? Największym sukcesem to było coś takiego, co się stało z uczniami. To, że oni nagle ci dwójkowi, trójkowi, tacy biedni uczniowie,
Oni w siebie uwierzyli. Oni chodzili tacy dumni, tacy nadęci. Czego to oni nie mogą? Oni po prostu, moim zdaniem, dzięki temu projektowi, nie tylko ci, co w nim brali udział, cała klasa w siebie uwierzyła i moim zdaniem napisali lepiej egzaminy. Po prostu napisali jeden. Owszem, niektórzy za bardzo uwierzyli w siebie. Przerośli sami siebie, zadufani byli, ale uczniowie po prostu uwierzyli w siebie. Uwierzyli, że mogą, że przejdą to. To jest największa zaleta tego projektu. Dobra, i teraz pomysł. Dobrze, właśnie to jest ważne, ważne. Uczniowie rzeczywiście uwierzyły siebie i egzaminy zawodowe poszły tak, że nikt się nie spodziewał, że tak dobrze będzie. Dobrze, skąd bierzemy pomysł na projekt? Postaram się w jednej minucie to skrócić. Widzimy, my jesteśmy wszyscy, nauczyciele są, pracujemy w jakiejś branży. Branża spedycyjno-logistyczna, gastronomiczna, turystyczna, informatyczna, biznesowa, mechanicy. Idziemy po prostu do swoich firm. Idziemy, szukamy, gdzie, jaki jest problem. Rozmawiamy ze specjalistami. A czego wam brakuje? Co wy chcecie, żeby wasi młodzi, nie wiem, pracownicy nauczyli się? Czego pan chce, jeżeli przejdzie młody pracownik? Co on musi umieć? I właśnie to są wasze pomysły, to są projekty, że pracodawcy potrzebują umiejętności jakiejś, w każdej dziedzinie jest swoje i zróbmy z tego projekt. I bardzo ważne, na ostatnie napisałam CV, udać się do działu kadr. W dziale kadr to są osoby, które decydują o przyjęciu kandydata do pracy. Osoby wiedzą dokładnie, czego tam pytają, w jaki sposób powinni ci ludzie się zachowywać, a może zrobić taki projekt właśnie, żeby idziemy na pierwszą rozmowę kwalifikacyjną do swojej pracy i tego możemy się uczyć. Czy w języku angielskim, czy w języku polskim, a jak się zachowywać. I to już jest mini projekt. I możemy sprawdzić, jak w różnych państwach to się odbywa. Więc powiedzmy tak, przedłużyliśmy trochę czas z Krzysztofem. Jeszcze można byłoby pogadać, aczkolwiek niestety bardzo żałuję, że ten czas się skończył. Mam nadzieję, że częściowo udało nam się odpowiedzieć na Państwa pytanie. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Czas na pytanie już niestety nie mamy. A jeżeli Pani Jolanta się podłączy i powie, że mamy i Tak, Państwo macie również Państwo chcecie, jeszcze no to oczywiście jak jak najbardziej najbardziej możemy. macie Państwo czas. Dziękuję Pani Ludmiło, dziękuję Panie Krzysztofie za to wystąpienie. Tutaj pytania pojawiają się na czacie, ja może przytoczę parę z nich. Na niektóre już postarałam się odpowiedzieć. A, Jest też dobrze. pytanie o grupę, o której Pani wspominała. Vet Teachers to grupa na eTwinning, czy... To grupa, zaraz powiem tak, ja jestem na eTwinning Live i jestem, tak, moje grupy. To znaczy jest na eTwinning Live i ja się podłączyłam, to jest tak, Global Community of Practice Vocational Education. To jest jedna, to jest angielska grupa i Szkoły Branżowej Techniczne w eTwinning. I to jest druga grupa. I Tak. to jest na eTwinning Live. Ja Państwu prześlę teraz linki na czacie do Tak, tych może ja grup. by powiem tak. Ja może... To jest grupa w języku angielskim, o A, której... pani ma, tak? Tak. To jest grupa w języku angielskim, o której wspominała Pani Ludmiła. Natomiast od niedawna również istnieje grupa w języku polskim. Grupa nazywa się Szkoły Branżowe i Techniczne w eTwinning i mogą Państwo również dołączać do tej grupy. One obydwie istnieją na platformie eTwinning Live w zakładce grupy. Mogą Państwo je odszukać po nazwie lub poprzez kliknięcie linku, który jest dostępny na czacie. Tutaj jest jeszcze drugie pytanie od Pana Arkadiusza. Z jakimi krajami warto współpracować, jeśli chodzi o partnerów i rzetelność współpracy? Czy Państwo już mają jakieś doświadczenie, mogą się podzielić nim? Powiem tak, doświadczenie mamy, my współpracowaliśmy ze szkołą rumuńską. Dosyć trudno było w swojej branży znaleźć, właściwie chcieliśmy szkołę logistyczną, spedycyjną, żeby to była nasza branża. I żeby jeszcze w dodatku był doświadczony jakiś twinner, bo no, nie mieliśmy doświadczenia, chcieliśmy, żeby jakiejś tam pomocy. Nie jest łatwo znaleźć. Warto współpracować z Rumunami, oni są bardziej ambitni, bo chcą czegoś. Z praktyki wiem, że Włosi bardzo się rozleniwiają, tureccy firmy zaczynają i rezygnują, aczkolwiek to wszystko zależy od osoby. Więc po prostu warto wziąć kilka szkół. My mieliśmy bardzo dużo ryzyka, że mieliśmy jednego
Etunera i nie wiedzieliśmy, czy on dotrzyma z nami, czy on zrezygnuje. Bo mieliśmy właśnie podpowiedzi od strony Etwin, naszego przewodniczącego, że jeszcze kogoś znacie tam. No nie udało nam się znaleźć. Więc właściwie no każdą Ja szkołę bym warto. tylko powiedział Zależy na kogo jedno, trafimy że po prostu. Tak, też tutaj sugerujemy. jak byliśmy na tej drugiej konferencji, no to zwróciłbym uwagę w tej chwili na Norwegów. Dlatego, że oni tam przyjechali grupą, mieli jednego szefa i ten szef nimi zarządzał. Taka starsza pani, która im tam rozkazywała, oni wszystko robili. To znaczy, że pewnie są zdyscyplinowani i nie będą tak, jak się już podejmą czegoś, no to będą robili, a ewentualnie będzie się można też pewnie do kogoś odwołać, jak ktoś się będzie lenił. No, a tak to jak mówię, zależy od człowieka. No. Lepiej się ich pytać już w trakcie, co tam się dzieje. Ja myślę, że to nie ma żadnych, od człowieka zależy. Nie od kraju, to zależy tylko od człowieka. Tyle z mojej strony na to pytanie. Tak, ale z naszej strony też właśnie zachęcamy do tego, aby. O, ja widzę, że ktoś myśli o Skandynawii, a też o Ale Finlandii. tak jak mówiłem. Tak, aby Państwo startowali z minimum Dobrze, 3 to mówię. lata partnerami. Przepraszam, ale jest małe opóźnienie i sobie wchodzimy chyba w Tak. odpowiedzi. Więc ze strony Krajowego Biura również sugerujemy, Wchodzimy aby w głosie. Ja Państwo po prostu przeczytałam, że Arkadiusz napisał. startowali z minimum 3 partnerami z pierwszym projektem, tak aby. Pani Jolanta mówi. Tak, aby Państwo nie zostali w projekcie czasami samotni, bo zdarzają się takie szkoły, które niestety nie wywiązują się ze wcześniejszych ustaleń, więc jeśli Państwo planują taki projekt, to sugerujemy, aby minimum 3, może troszkę więcej partnerów znaleźć do takiego projektu, podzielić się zadaniami i współpracować ze sobą. Wkleiłam Państwu również link do forum dla uczniów starszych między 16 a 19 rokiem życia. Mogą Państwo tam poszukiwać partnerów. Ja sama będąc nauczycielem właśnie poprzez forum znalazłam pierwszych partnerów do projektu eTwinning, więc zachęcam do tego, aby Państwo spróbowali też wyjść z inicjatywą, a być może jakiś aktywny eTwinner, który już realizuje projekty, zwróci się do Państwa i będą Państwo wspólnie z nim realizować. A z drugiej strony też fajnie jest być takim początkującym i mieć początkujących partnerów, wtedy wspólnie Państwo przecierają te szlaki. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli będą Państwo mieli jakieś pytania do naszych prelegentów, to odeślemy już Państwa Oczywiście. do tego, aby kontaktować się bezpośrednio z Panem Krzysztofem i z Panią Ludmiłą. Na naszym slajdzie pojawiły się teraz adresy mailowe do Państwa, więc jak najbardziej zachęcamy do kontaktu. Tutaj widziałam też propozycję od jednej z Pań, że chciałaby dołączyć do Państwa nowego projektu, który ewentualnie macie w planach, więc. Szykuje się tutaj partnerstwo polsko-polskie również. Jak najbardziej właśnie chciałam powiedzieć, Z że Ludką zaczynamy trzeba od małych rozmawiać. szkoły. Oczywiście. I może tylko wkrótce powiem, że my zaczynamy w tym roku projekt. Będzie dotyczył właśnie też branży logistyczno-spedycyjnej, aczkolwiek nie tylko. Nie znaleźliśmy partnera takiego stricte naszego, więc cała branża administracyjna. Tam trzy momenty chcemy poruszyć. Jeden moment to jest komunikacja niewerbalna, telefoniczna w języku angielskim. Również mam osoby, które nie rozmawiają w języku angielskim, więc chęcią, żeby była jakaś polska szkoła i tam po polsku rozmawiali, jakieś tam ustalali, zamawiali, nie wiem, transport albo tam wymyślimy jakieś tematy. Drugie to jest pisanie formal letters, czyli listów nieformalnych, zlecenia do klienta, odpowiedzi ogólne, różne, żeby stworzyć taką bazę. I trzecie, stworzyć bazę klientów. I zależy już, w jakiej branży jesteśmy. My chcemy znaleźć branżę transportową i komu potrzebny ten transport, powiedzmy, klientów przewozić. Wy To możecie znaczy inne ja tutaj branże może sobie powiem. jakieś tam, powiedzmy, bo u mnie szkoła jest z Austrii, oni powiedzieli, a oni akurat biznesem się zajmują, oni swoich klientów się znajdą. Więc Odnośnie serdecznie tej bazy danych zapraszamy. to będzie na MySQL robiona i strona na PHP. Tak mam jeszcze jednego kolegę, który jest dobrym bazodanowcem i to raczej pójdzie. Gdyby ktoś z Państwa tutaj był informatykiem, zajmował się informatyką, robieniem stron, no to jak chce, to też się niech podłącza. No zrobimy sobie jakieś więcej tych stron, czy bardziej rozbudowaną. Mamy stronę, gdzie będzie jedna strona Także z tymi podpowiedziami, a druga będzie z bazą danych. Tyle.
Także zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją takiego projektu lub też mają pytania. Pan Arkadiusz jeszcze jedno pytanie zadał, czy szkoły podstawowe również Państwo kiedyś zastanawiali się, żeby dołączyć do takiego projektu w jakiś sposób? Nie, nie Czy to zastanawiałem może się. jeszcze plan na przyszłość, prawda, Pani Ludmiło? Powiem szczerze, nie zastanawiałam się, ponieważ już działamy na płaszczyźnie, kiedy pracujemy z trzecie, czwarte klasy, które już mają bazę taką, naprawdę już taką poważną bazę. Chociaż może w przyszłości i pomyśleć, A żeby starsi przekazali doświadczenia swoim młodszym kolegom i jakoś to inaczej jeszcze jedna projektem ważna przeszło, bo sprawa. wiadomo, na danym etapie już będzie pisanie listów i Jeszcze jedna rozmowy z ważna sprawa, nauczycielami. która nam umknęła, jak tam ktoś mówi o pomysłach. Proszę Państwa, Państwo ze szkół zawodowych, ci ludzie z techniką, ci uczniowie zupełnie inaczej pracują na przedmiotach ogólnych, a zupełnie inaczej pracują na przedmiotach zawodowych. Jeżeli chcecie ich bardziej zaangażować, zróbcie taki projekt, który będzie się koncentrował na zawodzie. Na tym, co oni będą robić, ewentualnie. Oni wtedy znacznie lepiej pracują, są znacznie bardziej zaangażowani. Ja wiem, co mówię, bo uczę przedmiotów zawodowych, a uczyłem tam historii. Ci sami ludzie, którzy na historii, na WOS-ie to śpią, rzucają się kulkami, coś tam trzeba ich dyscyplinować, żeby się nie zaczęli rozwalać. Na przedmiocie zawodowym zupełnie inaczej pracują. I przypuszczam, że podobnie będzie na projekcie. Jeżeli chcą Państwo robić, są Państwo z technikum, róbcie projekt o tematyce zawodowej. Zobaczycie, jak uczniowie inaczej będą pracować. Tyle. Dziękujemy jeszcze raz serdecznie. Tu mamy informację, że troszkę nam z dźwiękiem coś się działo, ale u nas, proszę Państwa, jest w porządku, więc będzie można wrócić ewentualnie do wypowiedzi pana Krzysztofa na nagraniu, jeśli mieli Państwo problemy przez ten moment. Ja powolutku już będę zachęcać Państwa do przejścia do podsumowania. Dziękuję jeszcze raz za udział w dzisiejszym webinarium. Pani Ludmiła, panie Krzysztofie, za to, że przyjęli Państwo nasze zaproszenie. Jeśli chodzi o prezentację, Szanowni Państwo, to prezentacja będzie dostępna w dniu jutrzejszym w naszej grupie, na grupie eTwinning Live, doskonalenie zawodowe z eTwinning. To jest grupa, gdzie specjalnie dzielimy się prezentacjami z każdego webinarium. Więc jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie dołączył do tej grupy, to zachęcam serdecznie, aby po prostu kliknąć dołącz do grupy. To się nie wiąże z niczym, ale będą mieli Państwo możliwość pobrać sobie taką prezentację w wersji PDF i wrócić do tych momentów, w których niestety troszkę nam czasu zabrakło na to, żeby zaprezentować. Natomiast całe spotkanie było nagrywane i udostępnimy to nagranie w przeciągu kilku tygodni na naszym kanale na eTwinning Polska na YouTubie. Mogą Państwo oczywiście zasubskrybować, wtedy będą Państwo mieli na bieżąco informacje, czy to spotkanie z panem Krzysztofem i z panią Ludmiłą już pojawiły się na naszym kanale. No i na koniec ankieta. Ankieta z adresem zawodowe.webankieta.pl. To jest ta ankieta, o której państwu wspominałam na starcie. Mam nadzieję, że zaraz tutaj państwu wkleję link i będą państwo mogli przejść do naszej ankiety. Proszę mi dać chwilkę. Jeśli są państwo na smartfonach, to trzeba będzie niestety przepisać ten adres do swojej przeglądarki, aby dostać się do tej ankiety. I już Państwu wklejam link. Proszę kliknąć w niego na czacie. Będą Państwo mogli uzupełnić ankietę. Ankieta jest o tyle ważna, że na jej podstawie wystawiamy Państwu certyfikaty uczestnictwa, więc ci z Państwa, którzy są zainteresowani takim certyfikatem, bardzo proszę, aby kliknęli teraz w link, który udostępniłam na czacie. Na starcie czekają na Państwa tak zwane pytania quizowe od naszych prelegentów, tak zwane sprawdźcie sam. Później prosimy Państwa o to, aby podali Państwo informacje, czy to spotkanie było dla Państwa wartościowe, co moglibyśmy ewentualnie dodać. A na koniec prosimy również o Państwa imię i nazwisko oraz adres mailowy, na który powinniśmy przesłać certyfikat uczestnictwa. Takie certyfikaty wysyłamy do 14 dni od wydarzenia, więc proszę cierpliwie oczekiwać. Z pewnością przyjdzie drogą mailową taki certyfikat do Państwa, do tych z Państwa, którzy uzupełnią ankietę. Ja w międzyczasie, kiedy Państwo będą uzupełniali, zapraszam Państwa serdecznie na spotkanie, tym razem w języku angielskim. Spotkanie z ekspertem od Open Educational Resources, czyli od
źródeł, które są dostępne dla edukacji bezpłatnie, jak z nich korzystać, jak wykorzystywać je w projektach czy też na lekcjach. Będziemy mówić o tym praktycznie wspólnie z panem Kamilem Śliwowskim. Zapraszamy serdecznie na środowe seminarium, przy czym, tak jak wspomniałam, będzie ono prowadzone w języku angielskim i będzie ono ogólnootwarte dla wszystkich nauczycieli zarejestrowanych na platformie eTwinning, czyli nie tylko nauczycieli z Polski, ale również i z zagranicy. Miejsca mogą w związku z tym bardzo szybko się rozchodzić, więc jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany, to sugeruję, aby na tej stronie pojawić się o godzinie 6:30, 18:30 wieczorem i zająć sobie miejsce, ponieważ te miejsca właśnie w tym momencie rejestracja się uruchomi i zostaną zajęte przez osoby zainteresowane tematem. Więc jeśli ktoś z Państwa się interesuje tematyką wykorzystywania wszystkich źródeł, które są dostępne w internecie na zasadzie otwartym, z których korzystać, w jaki sposób korzystać, to zachęcam serdecznie do udziału w tym spotkaniu. Wspominałam już o grupie Szkoły Branżowej Techniczne WeTwinning. Mamy również inne grupy na naszej platformie. To są grupy tematyczne związane z konkretnymi przedmiotami lub też tematami, które wprowadzane są w edukację szkolną. Zachęcam Państwa do tego, aby wyszukać te, które Państwa akurat interesują. Na każdej z tych grup dzieją się ciekawe inicjatywy. Nasi ambasadorzy, bo głównie ambasadorzy eTwinning, czyli doświadczeni eTwinnerzy prowadzą takie grupy, będą Państwa angażować nie tylko do akcji, do dzielenia się materiałami, ale również do dzielenia się inspiracjami. Być może zdarzyć się też może tak, że będą Państwo wspólnie z takimi nauczycielami z jednej grupy realizować wspólnie projekt. Także jeśli Państwo szukają partnerów, a takich partnerów oczywiście mogą Państwo również szukać w Polsce, mogą Państwo rozpocząć od projektu polsko-polskiego, nie musi to być od razu projekt międzynarodowy, to zachęcam serdecznie, aby dołączyć do grupy, którą prowadzi Pan Łukasz Kamiński. Pan Łukasz jest dzisiaj z nami na webinarium. Jest opiekunem grupy Szkoły Branżowej Techniczne WeTwinning i właśnie tą grupę rozpoczął od września, więc rozkręcamy taką grupę specjalnie dla Państwa i zachęcamy do tego, aby dołączyć do niej. Mam nadzieję, że znajdą Państwo tam sporo inspiracji, a również mam nadzieję, że będą Państwo dzielić się swoimi pomysłami i jeśli mają oczywiście Państwo jakieś pytania związane z tym, w jaki sposób wystartować w programie eTwinning lub też od czego zacząć, to Pan Łukasz Kamiński, właśnie opiekun tej grupy, jest do Państwa dyspozycji, jest naszym ambasadorem, trenerem, można się z nim kontaktować bezpośrednio lub też wyszukać go na platformie eTwinning Live i skontaktować się poprzez wiadomość wewnętrzną. My nasze spotkania z kształceniem zawodowym będziemy kontynuować przez kolejne miesiące, więc zapraszam Państwa serdecznie do tego, aby obserwować naszą stronę eTwinning.pl. Będziemy tam na początku kolejnego miesiąca udostępniać informacje, z kim spotykamy się w danym miesiącu i czy zapisy zostały już uruchomione. Będziemy również do Państwa przesyłać taką informację drogą mailową. Dziękuję jeszcze raz serdecznie za dzisiejsze spotkanie, zarówno naszym gościom, jak i Państwu i życzę udanego wieczoru. Mam nadzieję, że wszyscy z Państwa już kliknęli w ankietę, ale jeszcze zostawię informacje na temat ankiety tutaj na slajdzie dla Państwa, dla tych z Państwa, którzy może nie zdążyli. Dziękuję i do zobaczenia na kolejnym webinarium eTwinning. Do widzenia.